Panowie tam wszyscy, nie będziecie siedzieć wygodnie, leżeć, tylko siądź się czujnie. Ej, nie leżeć tam, siedźmy dobrze. I wszyscy tu patrzycie na te deki. Nie, to Andrzej, bo to są przerzuty ostrości tego, no. Specjalnego postępu nie widzę. Do przodu? No tak, przecież tu jest zapas pół metra, no. O, jaka jaszczurka tam wspaniała. Dajcie. Dobra. Tam za podłóżcie. Andrzej, nie, bo teraz może być dobrze. Andrzej! Ale koła, podłóżcie, bo się cofną. Co podłożone? Co? No dobra, i tak będziemy. No już róbmy, panowie. Niestety chmura wchodzi. Kamera! 378. Proszę. Górno za przeważenie. Stop. Jak Boga kocham, niech mnie szlak trafi. O Jezus Maria. Przecież to jest coś tak koszmarnego, że już nie mam. Ale czy to chcesz połączyć, proszę cię? Kiedykolwiek jest jakaś scena, gdzie jest jakiś szczegół ważny, to jest do natychmiast nie wykonać. Kazik, ale tego nie łączysz. Przekleństwo, no. Nie łączysz panoramą tu ze zboczem. Nic. Tylko co? Tak. Już przerzucaj to, wyciągać mi tam wodę. O Jezus Maria. Olo! Uwaga, Francman. Wy dwójkę. Nie ma Francmana, ten drugi jest. Jak to nie ma Francmana? Gdzie jest Francman? Gdzieś tutaj, bliżej jeszcze. Nie ma, ale mnie nie tyle, tylko gdzie on jest, on ma być, miał zdjęcia, przecież go... Jak jego nie było, to Francman był, teraz Francman jego nie ma. No panowie, co byście oszaleli? Gańcza! Dlaczego nie ma Francmana? A to zostaw z tamtej strony. No przecież... Panowie, przesadzacie. W sobotę ten wyjechał, ja wziąłem Francmana za niego. Teraz Francman tu powinien być, to go nie ma. Do Kopernika. A nie go nie zwalnia, no. Co? Ja, dajcie mi spokój z waszą beczką. Wypompowujcie mi natychmiast wodę z dołu. Dobra, idź. W końcu wy jesteście u mnie zaangażowani, nie u was, no. Panowie, Boga w sercu nie macie. Kurde lebele. Jeden efekt w filmie. Haryzuj się, Janek. Haryzuj się. Włosy, wszystko, to ja chcę, bo ja będę do zbliżenia pod... Do zbliżenia dużego będę podjeżdżał. Trzeba rozrobić w tym kotle. Olo, kładźcie. Na ziemię się pół. Już to ujęcie? Tak. Nie ma tam tego dublo. I na ziemię się kładźcie. Żółtej gliny nie ma. Z tym, że ty będziesz... Żółtej farby więcej. Będziesz do połowy. Żółtej farby. To ja mogę tam siąść w tym, popatrz. Co ja za zawód wybrałem? Rany boskie. Na żółtej farbie. Tak, i robisz się. Jeszcze żółtą farbą tym to domieszaj. Dobra, dobra, panowie. Engler zjeżdża, a my wracamy. Franek, połóż akcent. Bo dziś nie będzie żadnej roboty. Nie na strajk, tylko na żadne roboty. Bo dziś jest strajk. Bo dziś jest święto. Dobrze? Tak.
I możesz znowu troszeczkę, Franek, po tym jak trochę pocisnąć, jak mówisz, od dziś będzie wet za wet. Jak będą tak, to my wam tak. Dobrze? Znaczy, moim zdaniem trzeba przycisnąć trochę na, od dziś nie żadnej roboty i od dziś będzie wet za wet. Wykładasz reguły gry, nie? Panie Steiger, od dziś nie ma żadnej roboty. Dziś jest strajk. Wy chcecie zaloć kopalnia, a my na to konto nie idziemy do roboty. Od dziś będzie wet za wet. Co? Trzy do kopywania. No już, już wracamy. Tam! Zapchać to wszystko! Zapchać, bo my tu tym! No i po co gadasz? Patrz, patrz, jest to najpierw. Idzie? Patrz, proszę zapierdam. O, Franek się skończył. Na drugą stronę mieliście mi sami. Teraz tak, panowie, byłoby dobrze, jak się tego, żeby każdy chce się dorwać do niego, żeby mu przydupczyć. Dobra? I każdy nie rozstychacie się do... Transfokacja jest, jak widzisz, że facet go obejmuje. Dla wszystkich to jest sygnał, bo jednocześnie jest transfokacja i tu ci się przypuszczalnie coś ruszy. Panowie, również możecie używać głosu. Tak jak się używa przy haju. Andrzej, słuchaj, 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 słuchaj. Stop! 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 A kto się tu przewrócił? I operatora nie przewrócił. Cholera. Hopy, hopy! Proszę! Stop. No, bardzo dobrze było. Proszę Franka, Franek. Franek, chodźcie, zróbcie to, bo ja się chcę, żebyście się tutaj trochę już wyszli w kłótnie, wiesz? Taki Erwin, żebyście, bo to już jest po tym kłótnie, wiesz? Ty się coraz bardziej zakokocasz na chodzie. On ci mówi tak, że tak to już jest. Bo ty jakby podajesz mu drugą wersję, rozumiesz swojej tej, nie? Taki Erwin. Taki Erwin. Na przykład, to jest taki Erwin. Taki Erwin. Największy powstanie. Prawdziwy król polski. Prawdziwy król polski. Od 5 lat zdychał z głodu. Przed któremu... Jest król, jest królem, to jest paralela do prawdziwego króla Polski. Wiesz, jest parodią, jest własną parodią. Jest królem lepiankorzy. Na Hongkongu. Przed któremu przyprawili korona z gówna. A nom chcą zaloć te dziury. Tak samo, Maniusz, to jest tak. Przedwczoraj przyprawili mu korona z gówna, znaczy zaloli go. A teraz znowu chcą zaloć, tak to wygląda. Nie zgodzą się z tobą. Albert nie zgodzą się. Albert, nie zgodzą się z tobą. Dalej myślą w Polsce, to mało. Przeważnie ci to dają wszystko, nie dostają za to nic. Tak już jest. Tak, tu jeszcze pociągać, też tak się denerwuj, Franek, wiesz? Też się denerwuj bardziej. O. I tak wygląda ten nasz pieroński raj. I tak wygląda ten nasz pieroński raj. To jest ten raj, coś ty nam tam zrobił. Kapujesz? Coraz ostrzyj to, nie bać się, no jeszcze raz. Film o tym, że wszyscy ludzie dobrze wiedzą, w którym momencie trzeba zacząć walczyć o podstawowe rzeczy, na które człowiek nie może się godzić. I że w dzisiejszym całym świecie jest to jeden z podstawowych problemów, który istnieje. Że w wielu dziedzinach na świecie, w wielu miejscach na świecie istnieje tyle miejsc i tyle sfer, gdzie się bez przerwy nieustannie na co dzień przekracza jakby pewną granicę ludzką, że i ten film przypuszczalnie tej problematyki będzie tyczył i będzie próbował pokazać jakby tradycję pewnego rozsądku tych ludzi i pewnej bardzo jakby wielkiej wrażliwości na to, co właścicielom, czy władcom wolno, czy nie wolno w odpowiedniej chwili. I w tym sensie jest jakby druga sprawa, która być może pozwoli mi tak w pierwszym filmie, może w sposób również romantyczny opowiedzieć, jak ciężko te wszystkie procesy w Polsce przebiegają, jak przebiegały w każdym razie i ile trudu i wysiłku trzeba, żeby po prostu
no, istniał to, co się potocznie nazywa postępem. Pokazuje, że jest to, są to fakty piękne, że są to ludzie piękni, oni o tym nie wiedzą. W razie jest to mój osobisty stosunek do nich i to jest też jakby moja osobista przyczyna, dla której te filmy robię. Po prostu ja ich popieram, może dlatego, że jestem z nich. Czasu na rozmyślanie nad sprawami społecznymi, politycznymi i to jest jego dorobek. To nie, że on to wyczytał, nauczył się, tu. Siedział, myślał i wkurzył się. Rozumiesz? To jest już scedzony jego dorobek tutaj. Bo w takiej sytuacji ludzie często mądrzeją, rozumiesz? No, w więzieniu właśnie, w strajkach muszą siedzieć. Dużo czasu mają. W nim się obudziło jego własne życie umysłowe i tak dalej. O, instynkt. Mogę, Stasiu? No i co z tego? Ani te wasze powstania, te nasze kopalnie, huty, ani wszystkie klamory tutaj nie są Polsce potrzebne. Na wirchu panami są Niemcy. A różnica polega jedynie na tym, że dawniej pilnowali policję niemiecką, a teraz Polska. To jest ten nasz pieruński raj. Chomy! Chomy! Chomy w stokach klopce! Hubert! Posłuchaj się co podobo! Chłopcy, na was tego będziemy ucyk, a najpierw mógł to zaśpiewamy! Panie Niemiec! Panie Niemiec! 3-4! 3-4! 3-4! A nie, panie! Spodzimy, mówimy! 3-4, no. A tam dwa sztymy, nie mogę dupnąć takiej sztymy. Nie, po co? Panie Niemiec, 3-4. U tych panów, wielkich panów, pieniędzy. Panie Niemiec. Powinno być tak. U tych panów z wielkich stanów, pieniędzy jest. U tych panów, wielkich panów, pieniędzy jest dość. Chłopcy, no. U tych panów, z wielkich stanów, pieniędzy jest dość. A na pierwszym tym górniku trowa pyłu sobotyku. Jak przerwę tego, tego i... No ja! No ja! No ja? Polotali się trochę po hołdach, popukali się trochę, pogonili po pola i kasioka i co z tego macie? Nawet prawa do roboty nie macie, nie mówiąc o innych przywilejach. Przedupcyliście całkowicie sprawa, bo się są zagrzeczni, no. Mariusz, podciągaj wszystkim tempo, wiesz, bo człowiek zły mówi szybciej. I masz, moim zdaniem musisz mieć troszkę więcej nienawiści do niego. Już. Wiesz? A my zaś pod wozem. A kiedy my byli na wozie? Zrobiliście te powstania i co? Polotaliście trochę po hołdach, popukaliście się trochę, pogonili po polach i hasiokach i co z tego macie? Nawet prawa do roboty, nie wspominając o innych przywilejach. Tak jest. I Mariusz, bardziej zostawaj na nim. Wiesz, jesteś znaczy, bo to się przychodzi płynnie po tym. Mówi, ja się z tobą nie zgadzam. Mówił, ty się nawet podniesiesz po tym. Ale na końcówce mi trochę tego. Dobrze, ja o tym nie mówię, tylko w ogóle, na końcu. Skończyłeś to co? I teraz mi to wytłumacz. Z zadziornością kończ, dobrze? A nie to, że powiedziałeś i skończyłeś. Kapujesz? Franek, wcześniej gdzieś musisz się wyprzedzić skojarzenie. Wyprzedzić skojarzenie. Rozumiem. Teraz zaśmiejmy. Franek, wszystko jest w absolutnie smutnej tonacji. Wszystko, jesteś zgaszony, powstrząsie.
Nie masz nic. A teraz no, jesteś jeszcze absolutnie po szoku. Wszyscy jesteście. Rozumiesz? I wszystko w tej konwencji trzeba robić. Nie ma tu już żadnego tego. Wszystko jesteście... Tak by wam zadali ciała gipsami. Rozumiesz? Jest to bezwład zupełny wszystkich członków. Dostojnie robi się takie sztywne to już. Bo jest to ogromna, ogromna sprawa, która się stała. Franek, idź teraz do tego telefonu. Nawet Franek możesz robić nic ty, tylko jak tam muszę tego, to jak dyrygent podnieść rękami. Nie, że kurde. Tu się zaczyna. To jest tylko na oddech, a tu się zaczyna. Jaki masz tekst? Na nas patrzy już teraz cała Polska. Zrobimy tak. Każdy będzie na pewno wszystkie robotniki. Prane, będzie tak, że jak tu będzie, to przerwiesz, będziesz to na to patrzył. Jak tu skończy tekst, to się podnosi, żeby zadać... Każdy tą drugą dwójkę. Na nos patrzysz teraz. I dopiero jak wyjdzie motyw gazety, mówisz sam w tej gazecie, to piszmy jako dowód. Rozumiem. A to do Mańka mówię cały czas, tak? Jako dowód? Nie, do ludzi. Do ludzi? Aha, dobra. Do ludzi. Oni stoją za Mańkiem wszyscy. Fajnie. Ja! Po prostu zabierasz głos jako ty. No? Bo ty jedyny wziąłeś tę gazetę, jedyny to przeczytałeś. Ja jedyny o tym wiem. Dowiedziałeś się, co tam dokładnie piszą. Bo nikt na to nie miał ochoty, rozumiesz? Dobra. I ty mówisz, patrz, co tu piszą. Od tygodnia 205 chodzę. Wielki jest niepokój żony, dzieci, a tymczasem dyrekcja kupuje. To są autentyczne teksty, tak. To są ze starych przewidzianych tego, tylko z transformowane. A tymczasem dyrekcja kupuje, nie trzeba nas stracić lotników, nie zamierza. Zezwalać za koniec decyzji, wskazując górników na bezrobocie i rodzinę na nędzę. Tak to dyktatorzy wielkiego kapitału szastają ludzkim szastają życiem. Szastają ludzkim życiem. Staje bokiem, kamera jest tam. Dobra. Dobra. To jest jako, wiesz, no po prostu jako korpus delicti. O to chodzi. Tamkę, tu jest. Natomiast no, tu jest ożywienie, jak on poddał bracia te myśli. Ale w kadencji przygnębienia, mówię, ciało jest jeszcze bez zgaszenia. Tak. Bez satysfakcji z tego, że tam powiedzmy, z wewnętrznej satysfakcji, z jakąś taką radością, że tam się mi śpiewa. Nie, zawiodła zawód polski. Normalnie jako oczywistą sprawę, że należy. Tak was zawiedli, że właśnie jesteście zszokowani, macie jeszcze martwe ciało, bezwładne wszystko, niezdolne do emocji. Nie? Na nas już teraz patrzy cała Polska. A w każdym razie na pewno wszystkie robotniki i wszystkie porządne poloki. Nie mogę tak, oni są i tu są. No. Pokazać zadka. No nie możemy to spowiedzieć. Mów to wszystkim. Przyszło o tym wszystkim, zwyczajnie. Tak. Nie możemy teraz pokazać zadka, sam o tym wszystkim piszą. Kazik, jedziemy jak skończy on. Domy się. Teraz! Czy się nie domy? Tak jest. Pytam was. Oni mówią nie domy się. Tam odpowiada ktoś? Domy się. Panowie, odpowiadajcie tutaj. Domy się, czy się nie domy? Pytam. Nie domy się. Czy kier jest z większego zdania? Rozumiem, że od tej chwili został podjęty strajk głodowy. Od tej chwili nie przyjmujemy ani jedzenia, ani picia. Dziękuję wam, żeście wybrali najprostszą drogę. Zegarek weź po drodze. Nie, to muszę przed tym strajkiem. No, właśnie. Tu trzeba, jeśli ten zegarek, bo jeśli tu zdążę, zaraz. Nie, to jest zainteresowanie tym. Tekst jest taki, proszę bardzo. I po dziękuję wam, żeście wybrali najprostszą drogę. Idziesz, już. Po drodze to powiedz. A teraz zaśpiewamy na konto. Po sięgnięciu zegarka Maruszek się proszę mnie połączyć z dyrektorem. Tuży panu z wielkich stanów nie jest to. Dobra, Franek, jeszcze tam masz w tym miejscu taki nadmiar tej reakcji, za jesteś za rozkoszny i po drodze im powiedz to akonto, nie musisz od razu tego, zaś to nie akonto. Za rozkoszny się na tym, jest za żwawie. To jest bardzo smutna konieczność. Wcale tego się nie chcieli. Musi to być, Franek, jesteście już cierpiętnikami. Jest to w nastroju, opuściła was ojczyzna. Nie. Tylko wszyscy to silnie przeżyli, nie można się przeżyć, to są silne przeżyli. Aby się umarł ktoś najbliższy. Jak wstajesz, to jest
Jest to bardzo smutna konieczność, kontynuowanie tej rzeczy. Mój ojciec, który był powstańcem i w sposób czynny przyłączył Śląsk do Polski, ja uważam, że moja sytuacja jest dzisiaj w pewnym sensie podobna, że też jest to mój obowiązek, żeby przyłączać Śląsk do Polski w innej wersji, wersji wyzwolonej, można to nazwać, a w tym razie w płaszczyźnie sztuki czy kultury. Przyglądać temu widowisku, wszystkim tym przechodzić, kozy, zwierzęta. Tak, wtedy. Tak, wtedy obejmiecie jeden, obejmiecie panią Lusię, jeden za jedną nogę, drugą za drugą nogę. No tak, żeby się uchwycić, bo tu tłum będzie szarpanina, żeby się nie zginęli, no, żeby się ją trzymać. Żeby się jej trzymać, no mocno. Ją, nie, bo ona będzie w środku między wami. No to ja. No zaraz zobaczymy jak, bo jeszcze jej nie ma, to nie możemy zobaczyć. I potem... Jak tu będziecie już stali, to zaczniecie się oglądać powoli na ten dach, gdzie żeście stali. Mariusz, słuchaj mnie. Na ten dach, tam gdzieście stali, tak byście chcieli tam wejść. Słyszysz mnie, Mariuszek? Tak. No. I tego i patrzycie na matkę, żeby się nie urwać czasem, wiesz? Z powrotem na ten dach. Rozumiesz? Więc jak tu staniecie, to tu patrzycie, patrzycie, a potem zaczyna was interesować, czy ktoś na dachu stoi. I czy tam nie można by się dostać. Na ten dach. Mariusz, gdzie jest ten dach? I co później? I wejdziemy tam? Nie, nie, tylko wiecie, tam patrzę na ten dach. Dobra? I gdzie macie patrzeć? Na dach. Proszę mi pokazać. Proszę, kózki przejeżdżają. I tego i na dachy, proszę. Na dachy, na proszę. Dach, Mariusz, na dach. No, żeby tak mi było na dach, patrzycie. Na końcu, dobrze? Patrz, 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 patrz. Nie. Ja żebym go złapał w ręce i on mi sam patrzy. To go daj, zaczekaj, to go daj na ten go daj, tu go daj. A to ja mam robić? Przyjdź i oglądaj sobie to wszystko, dobrze? Oglądaj to sobie wszystko, tak, nic więcej. Wydaje mi się, że dzisiaj, mając nowoczesny stosunek do sztuki ludowej, do nawet powiedzmy do etnografii, do różnych rzeczy bardziej skomplikowanych, to wydaje mi się, że istnieje pewna możliwość i to jest jakby mój z kolei powiedzmy takie wariactwo natury zawodowej. Uważam bowiem, że sięganie do tych starych kultur, jeśli to oczywiście ma sens, tak jak to ma w przypadku powiedzmy tych spraw, które tutaj w tych filmach opowiadam, to jest to właściwie wspaniała dziedzina do bardzo nowoczesnej sztuki, bo przecież na całym świecie, i nie ma tutaj w tym żadnej rewelacji, w gruncie rzeczy współczesna, nowoczesna sztuka przetrawiła, trawi i nadal sięga do w ogóle wszelakich kultur ludowych, prymitywnych nawet. I uważam, że film tym się różni od literatury, od książki, że ma tą szansę, jako że operuje powiedzmy obrazem, żeby w sposób swobodny sięgać do tych rzeczy, tam gdzie oczywiście to ma uwarunkowanie, i pokazywać, jak bliski jest związek rzeczy starych ze współczesnymi. Znaczy zakłada, że jak wejdziesz do niej, to masz przyjemność ją nie możesz obudzić i masz przyjemność oglądania ją śpiącą, bo wtedy możesz w ogóle sobie obejrzeć tak jak nigdy, nie? I potem możesz być świadkiem tego cudu, że sobie obudzisz tak delikatnie, że pierwszą rzeczą, jedyną, którą to jesteś ty. Kapujesz?
i że musi na to zareagować, że się musi ucieszyć tym. Nie? I teraz jak ona nie pójdzie do ciebie, to ułatwi, idź do niej. Dobrze? No nie jesteś mężczyzną, jesteś starożytnica, że ty jednak musisz działać. A pani Lucy, niech pani mu się stara tylko odpłacić. Jak on coś zrobi dla pani, dobrze? To niech pani się nie boi. Niech pani zapomni o wszystkim. Niech, jak się on coś zrobi, jeśli pani, nie wiem, pocałuje, pogłaszcze, to niech pani mu odda, no w tym guście coś, niech pani coś wymyśli. Dobrze? Pamięta pani o oczach, tak? O tym. Niech pani na przykład to zrobi, dobrze? O. I powiedzmy sobie go przytulić i odpocząć, żeby tak na chwilę, że się zdrzemnął z panią jeszcze, na te dwie sekundki, tak? Ola, uwaga. O, to jest to zwierzę. To jest to zwierzę. Teraz ją obudź. Ale ostrożnie. Ta. O, staje się. Proszę bardzo. Możesz się z nią. Tak jest. I chcieć teraz, żeby trochę poleżał tutaj. Paniusiu, chcieć, żeby się trochę tutaj złożył. Przyciągnąć go. Śmiało, śmiało, śmiało. Tak jest. Żeby na chwilę umrzeć, tak tu na chwilkę, no. Razem. Tak jest. O. O to chodzi. Tak jest. No bardzo ładnie, dziękuję. Olo, ogólna sytuacja jest taka, że oczywiście w pokoju są dzieci. Wszystkie są chwyty dozwolone, w tych tylko, że nie można robić rzeczy takich, że są dzieci, to trzeba jednak uważać. Przez las na przykład, tak? Ty się nie mów do nas, tylko ty się nie ozaj imieninami. Jaki on jest wstydliwy, Boże Święty, on naprawdę by coś o tej Lucy chciał, tylko nie boi się powiedzieć co. Nie przekazuj. Ja bym tam siadł, bym ci pokazał, co tam się działo z Lucią. Wobec tego zróbmy teraz, Olo, tak siedzicie ładnie z tymi rzeczkami, bardzo poważną taką, dobrze zrobimy rzecz. Rozmawiacie o przyszłości waszych dzieci, tamtego, dobrze? Lucia, opowiadaj mu o swoich planach najbliższych. Bardzo. Olo. Błagam cię, zapomnij o tym wszystkim, że tutaj się wygłupiamy, tylko właśnie tego. Olo! Jak zejdzie ten hydraulik, to ja bym chciał, żeby się zdobył wobec Lucy na chwilę absolutnej szczerości. To jest między wami, to możesz na ucho i mówić jak chcesz, no. A nawet na więcej, dobrze? Idź 200% do przodu, ale nie teraz jeszcze. Przygotuj się jak Boga i rzućcie mi tę odwagę. Olo, czekam. Olo, co znaczy nie zrobimy tego? Nie ma tak. Lucia czeka, aparat czeka, ja czekam. Proszę działać, proszę działać. Przecież nie będziemy żony tego, że Lucia za ciebie takie rzeczy robi, że jest kobietą. Mimo, że tego nie umie i tego mogłaby cię zawstydzić. Tak ci długo strasznie minie. No. Jak on nie śmieszy, kurde. Ale on się z nią do kina umawiał normalnie. Boże święty. Andrzej, mogę? Tak. Proszę!
dojechał. Transpo to prowadzi. Dobra, dobra! Panowie, tylko to nie może być 300 lat, no. Proszę. Na 11. Proszę! Jest, jest. A co, a kamera? Kurwa. Stop! Stop! Zaraz, chwileczkę. To sanitariusz? Sanitariusz? To może być. Dwie minuty. Opuśćcie go. Biegnie już otwarty, dobra? A ty nie po znaczniku. I ładujcie go jak najszybciej. Uwaga! No już jest, ja chodźcie, chodźcie. Mogę? Andrzej? Tak, tak. Kamera? Leci. Proszę! No i szybko! No, ale oni się znowu zagapili. Tak, jeszcze raz! Jeszcze! Jak to będzie? No już! Uwaga! Tak! I patrzcie na mnie do jasnej cholery! Uwaga! Jest, jest, jest. I niech pan na mnie patrzy! Kamera! Leci. Proszę! No, już szybko! No, ej! Stop! Drugi do kopiowania. Dziękuję, Zbyszki. Koniec. Zbyszki! Obiad? Dziękujemy. Dziękujemy.